15 i 16 marca francuskie miasto Jeanne-Clos gościło przedstawicieli miast partnerskich. Jak co roku na spotkanie przybyły delegacje samorządu Poleśnicy, niemieckiego Warendorfu oraz irlandzkiego Cavan. 26 czy też 27 lat temu przyjechaliśmy po raz pierwszy do Jeanne-Clos. Byliśmy bardzo mile przyjęci i nie sądziłem wtedy, że Europa i nasze kontakty pójdą tak bardzo do przodu. Tegoroczne spotkanie miało szczególny charakter dla delegacji naszego miasta, ponieważ mija właśnie 10. rocznica podpisania umowy partnerskiej między Oleśnicą a Jeanne-Clos, ale nieformalne kontakty naszych miast trwają znacznie dłużej. No, bardzo miło, że mogę być pośród Państwa tutaj, tak w zacnym gronie. Nous sommes très heureux d'être parmi vous dans un si bon endroit. Bardzo dziękujemy jeszcze raz za to, że możemy uczestniczyć tutaj w tym spotkaniu i naprawdę, że możemy razem jeszcze rozmawiać. Myślę, że będziemy mieć dużo czasu, aby naszą współpracę zacieśnić. Mija właśnie 20 lat od chwili, kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się z przedstawicielami Jeanne-Clos. A ta data jest dla nas bardzo ważna, ponieważ w ciągu tego czasu wydarzyło się bardzo dużo spraw, które były interesujące i dla mieszkańców Jeanne-Clos, i dla mieszkańców Oleśnicy. A mam nadzieję, że nasza dalsza współpraca będzie opierała się na indywidualnych kontaktach między ludźmi młodymi, między ludźmi dojrzałymi, bo tylko takie emocjonalne zaangażowanie pozwala kreować nową rzeczywistość, myślę, że rzeczywistość europejską. Po zakończonej sesji gospodarze zaprosili przybyłych gości na uroczyste otwarcie nowego ronda. Wstęgę przecinał mer Jeanne-Clos pan François Giraud wspólnie z Agnieszką Borutą, przedstawicielką sekcji promocji Oleśnicy. Rondo otrzymało nazwę miast bliźniaczych. Po tej uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na lampkę wina i wyśmienity placek drożdżowy upieczony specjalnie na tą okoliczność przez zaprzyjaźnioną piekarnię. Jeanne-Clos to sympatyczne miasteczko, którego mieszkańcy emanują wręcz niezwykłą serdecznością i gościnnością. Trudno nie odnieść wrażenia, że Jeanne-Clos to jedna wielka rodzina. Rodzina, której od 35 lat przewodzi mer miasta, pan François Giraud. We met very regularly. Jan Bons and delegates from Oleśnica. Regularnie spotykam się z Janem Brąsiem i delegacją z Oleśnicy, która często gości u nas. I tak często jak mogę, przyjeżdżam do Oleśnicy. Zawsze jesteśmy mile goszczeni i przyjemnością dla nas jest przyjmowanie waszych zaproszeń. Ostatnio byłem we wrześniu 2013 roku, spędzając bardzo przyjemnie pobyt, spotykając delegacje z innych krajów, które są partnerami miasta Oleśnicy. I w tym czasie pracujemy nad kontaktami z innymi miastami. Podczas pobytu odwiedziliśmy miejskie gimnazjum, którego współpraca z Oleśnickim Gimnazjum nr 3 trwa już od kilku lat. Dyrektor szkoły, pan Jean-Charles Nier, z dumą pokazywał gabinety w wybudowanym niedawno obiekcie. Spotkanie było również okazją do omówienia wspólnych projektów na najbliższe lata. Francuzi z entuzjazmem przyjęli propozycję współpracy w ramach młodzieżowych sekcji judo, natomiast już w czerwcu po raz kolejny przyjedzie do Jeanne-Clos młodzieżowa drużyna naszych piłkarzy. Kolejnym odwiedzanym w piątek obiektem był nowo powstały dom spokojnej starości, który zaskoczył bardzo wysokim standardem zarówno wyposażenia, jak i obsługi. Korzystając z wolnego popołudnia, pojechaliśmy na zwiedzanie Poitiers. Jeanne-Clos leży w sąsiedztwie Poitiers, miasta, którego nazwa pochodzi od Piktawi, galicyjskiego plemienia, które osiedliło się tu w IV wieku. W średniowieczu miasto przechodziło burzliwe losy, stając się terenem zbrojnych konfliktów pomiędzy Francją i Anglią. Jak głosi historia, to właśnie w Poitiers więziona była francuska bohaterka narodowa Joanna d'Arc. Najstarsza część miasta jest labiryntem uliczek ciągnących się wzdłuż murów obronnych i stanowi atrakcję dla licznie przybywających turystów. Artystyczne bogactwo miasta nie jest zauważalne w pierwszej chwili, ponieważ znajduje się w różnych częściach aglomeracji. Jednym z cennych zabytków jest kościół Notre-Dame-le-Grand, wspaniały przykład architektury romańskiej. Jego zewnętrzny wystrój jest niezwykle bogaty, a wnętrze wprost oszałamiające. Ściany i kolumny zachowały do tej pory oryginalny kolor oraz freski. W innej części miasta znajduje się katedra Świętego Piotra, zbudowana w większości w lokalnym stylu gotyckim, zwanym również antygaweńskim. Jej strzeliste, witrażowe okna są darem angielskiego króla Henryka II, władcy rozciągającego się po obu stronach kanału angielskiego Imperium Antygaweńskiego. Wspaniałe wrażenie budzi znajdująca się nad portalem rozeta, a także bogato zdobiony fronton kościoła. Thank you.
W pobliżu katedry znajduje się pochodzące z IV wieku baptysterium świętego Jana, prawdopodobnie najstarszy obiekt chrześcijański we Francji, który obecnie służy jako muzeum archeologiczne. Poitiers jest regionalnym centrum handlowym i administracyjnym. Podstawą tutejszego przemysłu stanowi produkcja elektroniczna, żywności oraz drukarstwo, a miejscowy uniwersytet znany jest z osiągnięć na polu biotechnologii i zdrowia. Sobota w Jeanne-Clos upłynęła pod znakiem organizowanych corocznie targów wina, miodu, gastronomii i rzemiosła. Targi zapoczątkowane w 1964 roku obchodzą właśnie swoją 50. rocznicę i są ważnym wydarzeniem w życiu miasta. Udział w nich biorą lokalni producenci wina, jako że okolice i klimat pozwalają na uprawę winorośli wysokiego gatunku. W targach udział biorą również przedstawiciele miast partnerskich. W tym roku nasze stoisko przygotowane zostało przez Stowarzyszenie Dobra Widawa, a można było na nim kupić rękodzielnicze wyroby. Po przeciwnej stronie stoisko ustawili Irlandczycy ze swoimi narodowymi trunkami, whisky i czarnym jak sadza piwem. Targi są również okazją do różnorodnych nagród i wyróżnień nadawanych corocznie przez Menażerię Clos. Natomiast Stowarzyszenie Winiarzy przyjmuje w swoje szeregi nowych członków w oparciu o kryteria, które okryte są głęboką tajemnicą. Powszechnie jednak wiadomo, że przyjęcie w poczet francuskich winiarzy to wielka nobilitacja i zobowiązuje adepta do odróżnienia win wytrawnych od półsłodkich, a także wiedzy na temat procesu produkcji wina. Nasz krótki dwudniowy pobyt w atmosferze międzynarodowych spotkań i przyjaźni napawa wszystkich optymizmem i pozwala wierzyć, że zjednoczona Europa pozostanie na zawsze silna i odporna na polityczne perturbacje, a przyjęcie nowych państw wyeliminuje na zawsze niebezpieczeństwo zbrojnego konfliktu w którymkolwiek zakątku Europy. L'or ignore la souffrance seul ton.